Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorW. Dziś jestem dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością w naszej ofercie. No i znowu długo wyczekiwana Yamaha MT-125 w czarnym całym kolorze. Czarna w macie, połączona z taką czarną satyną. Jest to jeden z tych najbardziej wybieranych przez Was wersji kolorystycznych. No i przede wszystkim 2018 rok, czyli motocykl już z podwójnym systemem ABS na oba koła. W bardzo fajnym stanie. Jeżeli szukacie czegoś mega sprawdzonego, bezwypadkowego przede wszystkim, no i fajnie zachowanego, no to usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam Was na krótką prezentację z tym MTK-iem w roli. Z nami Yamaha MT-125 z 2018 roku. Motocykl, jak Wam wspomniałem, w takim fajnym zestawieniu, bo to jest taka czarna, ja bym to powiedział, satyna w połączeniu z czarnym matem. No więc taki typowo bandziorski motocykl, ale z takimi troszeczkę rozweselającymi paskami na felgi w białym kolorze, więc troszeczkę ten motocykl się zaczął rzucać w oczy i taki się zrobił bardziej widoczny na drodze. No ale przede wszystkim, dla tych, którzy nas jeszcze nie znają, tym razem już wjadę w ten motocykl, można powiedzieć, na grubo, bez żadnych specjalnych wstępów. Motocykl MT-125 2018 roku, motocykl całkowicie bezwypadkowy. I zacznę od tego, bo to jest mega ważna sprawa. Napiszemy Wam tą frazę na fakturze, nie jesteśmy, w sensie nie boimy się tego słowa. Ten motocykl taki po prostu jest. Jeżeli macie jakiekolwiek pojęcie o tym motocyklu, obejrzycie go dookoła i powiecie, kurde, no faktycznie dobrze się ten motocykl zachował. Więc co za tym idzie, jest cały w oryginale, wszystkie kolorowe elementy na motocyklu, łącznie z naklejkami, są fabryczne od nowości, czyli cały tylny zadupek, jakieś tutaj te wstawki, naklejki, tutaj przy na zbiorniku, logo, wszystko to jest fabryczne od nowości na tym motocyklu. Jedyne, czego od nowości nie jest, no to rzeczy eksploatacyjne, do których zaraz dojdę. No i oczywiście te paski na felgi. Tak, to jest naprawdę dziwiczy motocykl, nawet z tymi tutaj, właśnie to co zawsze jest przytarte, różek wydechu jest ładny, ma te takie klipsiki na podnóżkach, jednym czy na drugim, więc wszędzie ten motocykl wygląda bardzo dobrze, jest dobrze zachowany. No i powiem Wam szczerze, no taki motocykl jest coraz mniej, gdzie jest cały w oryginale, oczywiście układ jezdny, czyli rama, zawieszenie, felgi też z tego motocykla, ograniczniki na kierownicy, w sensie na półce są, więc tutaj żadnych takich niespodzianek tego typu nie ma. Chyba jakbyśmy obeszli ten do motocykl dookoła, to jedyna rzecz, do której by się można było przyczepić, gdzie naprawdę po prawej stronie jest w ogóle lala, po lewej stronie też, ale na samym tutaj różku lewego boku tutaj macie takie drobne pęknięcie, ale to nawet nie jest przeszlifowanie, on tu nawet się nie przeszlifował nigdzie, ale jest takie drobne pęknięcie, no ale z drugiej strony szkoda byłoby to naprawiać, no bo to jednak na tyle coś niewielkiego, że no podejrzewam, że nawet byście tego nie zauważyli, gdybym Wam o tym nie powiedział. A reszta, tu boki, zbiornik, tu nawet żadnych przetarć nie ma, tak samo przy silniku, przy pługu, przy wahaczu, to wszystko jest piękne, więc myślę, że jeden z tych lepiej zachowanych motocykli, więc to jedna rzecz, bezwypadkowa. Druga rzecz, motocykl moim zdaniem z niskim przebiegiem, chociaż dla Was to zawsze jest pojęcie względne, 28,5 tysiąca. No co generalnie jak na motocykl, który jest z 2018 roku, czyli ile to będzie, 6 lat jazdy, no to wychodzi no powyżej jakiś tam no 4,5 tysiąca średnio rocznie, no to ani to nie jest dużo, ani to nie jest mało, no myślę, że taki przeciętny użytkownik robi jakieś 2,5 tysiąca rocznie, no tutaj macie 4,5 tysiąca, no ale wciąż 28 na motocykl, który ma potencjał, żeby zrobić 70 na jednym bloku i nie remontować, no myślę, że wcale nie jest tak źle, więc to jakby no to jest jakiś tam plus, no ale co przede wszystkim jest przebieg oryginalny, no i to jest ważne, no bo 28, gdyby jeszcze miał w pamięci 60, no to podejrzewam, że dużo byłoby sporo, a tutaj macie 28,5 oryginalnego, napiszemy Wam to na fakturze, jesteśmy tego pewni. Dodatkowo motocykl standardowo, jak każdy jeden, trafia do nas na serwis, zanim go tutaj postawimy na zdjęcia, no i my wystawimy Wam taką książeczkę serwisową, będzie to wpisane, co przy motocyklu my zrobiliśmy, żeby Wam też ułatwić serwisowanie na przyszłość. Macie oczywiście serwis olejowo-filtrowy zrobiony, nowy olej w silniku z dalnym modulem, 10W40, nowy filtr oleju, oczywiście nowa świeca, sprawdziliśmy filtr powietrza, bo mieliśmy go wymieniać, ale był na tyle nowy, że po prostu został. Nowy błyn hamulcowy z przodu, z tyłu i tyle. Reszta pozostała fajna. My zrobiliśmy jeszcze tylko naciąg ze smarowaniem tylnego napędu. Sprawdziliśmy ładowanie, sprawdziliśmy akumulator, tu jest wszystko w porządku. Zawieszenie przód suchutkie, opona z przodu, z tyłu w porządku, tarcza przód, tył z klockami spoko. No i silnika żadnych niepokojących dźwięków nie ma, wręcz przeciwnie, brzmi to bardzo dobrze.
No i na tym fabrycznym tłumiku całkiem fajnie sobie to pyrka, więc on jest taki grzeczny, fajny motorek, więc tutaj fajny temat. Oczywiście do tej naszej książki serwisowej dodajemy Wam też nową homologację do motocykla, instrukcję obsługi, książkę serwisową z taką kartą gwarancyjną z Yamaha, więc taki pakiet do nas dostaniecie. No i oczywiście komplet dokumentów do rejestracji, czyli Wypas zakupił u nas takie maszyny, idziecie prosto do Wydziału Komunikacji go rejestrować, więc koszt całkowitej rejestracji to 120 zł plus ubezpieczenie, więc też nie są to jakieś drogie rzeczy, my większość załatwiamy za Was. No i co, zapraszam Was serdecznie do nas do Żarnowa, Jaśminowa 20, Motor W, wpadajcie, zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli usiąść sobie na tą maszynę, przymierzyć się, przejechać, więc zapraszamy Was jak najbardziej, ale pamiętajcie, że jeżeli przyjeżdżać do nas nie chcecie, bo nie macie czasu, bądź ten swój czas cenicie na tyle bardzo, że nie chcecie do nas przyjechać, no to jest żaden kłopot, wystarczy do nas zadzwonić, powiedzieć skąd jesteście, my Wam transport takiego MTK pod Wasz dom wycenimy szybko przez telefon, jeżeli Wam się to będzie podobało, no to z góry płacicie tylko za sam transport. Przyjeżdżamy do Was pod dom, oglądacie sobie go u siebie, jeżeli Wam się on podoba, to dopiero za niego płacicie. Jeżeli Wam się nie spodoba, no to tylko tyle, co straciliście koszt transportu, ale w to, że Wam się nie spodoba, absolutnie nie wierzę. Motocykl jest na tyle ładny, że nie będziemy się wstydzić zawozić go nawet na koniec Polski, więc zachęcam Was także do zadawania pytań i do po prostu kontaktu. No i co, no chyba nie ma co przedłużać. Przekręcam kluczyk, a jak już jestem przy stacji, to przy okazji kluczyki są oczywiście dwa. Zacony, czerwony guzik w dół, klikamy zapłon. No i sami posłuchajcie, wstydu nie ma. No już nie brzmi to jak taki typowy skuterek, ale już naprawdę całkiem przyzwoicie sobie to chodzi. Sześciobiegowa skrzynia biegów, chłodzony cieczą, oczywiście na wtrysku. Żadnej regulacji ssania kranika, nic już do tego motocykla nie robicie. Więc nawet ci, którzy nie mają jakiegoś specjalnego pojęcia na temat motocykli, no to naprawdę odnajdą się także w tym przypadku. Światła krótkie, długie, mryganie, klakson, kierunkowskaz z prawy przód. Lewy przód, w stronę tylną, gra muzyka, światło pozycyjne z tyłu, podświetlenie rejestracji. Tutaj mamy światło stop przedniego hamulca, światło stop nożnego. Tutaj mamy obrotomierz, czujnik luzu, wskazówka od ABS-u, ona zawsze gaśnie po przejechaniu paru obrotów koła, więc to tak, że tak powiem, ma być. Myślę, że jako taka zabawka do miasta, ewentualnie kawałek za miasto, to ciężko będzie znaleźć cokolwiek fajniejszego. Jeżeli chcecie mieć ten motocykl u siebie, na podwórku, pod garażem, to śmiało dzwońcie. Jestem do waszej dyspozycji. Jestem pewien, że niedługo ten motocykl znajdzie nowego właściciela. Być może wśród Was. Trzymajcie się ciepło, lewa w górę i widzimy się już zaraz na następnej prezentacji. Siemanko, hej!